20 kwietnia w San Antonio w obecności 38 tysięcy widzów dojdzie do walki unifikacyjnej w kategorii junior średniej pomiędzy Saulem Alvarezem i Austinem Terautem. Jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych walk roku za oceanem. Wielu twierdzi, że pierwsze prawdziwe wyzwanie Saula Alvareza, który do tej pory walczył z dużymi nazwiskami, ale nazwiskami trochę przebrzmiałymi, trochę wiekowymi, i teraz ktoś w pełni wieku w swoim tak zwanym prime, czyli Austin Terout, który jest świeżo po wygranej z Miguelem Cotto w walce, gdzie przez wielu skazywany był na porażkę, wychodzi naprzeciwko Saula Alvareza i być może zwycięzca tej walki w kolejnym pojedynku spotka się z Floydem Mayweatherem Juniorem. W tym pojedynku należy spodziewać się, że Terout będzie chciał przede wszystkim wciągnąć w swoją grę, uśpić trochę Saula Alvareza, który jest wulkanem emocji w ringu, wyprowadza bardzo dużo ciosów, kombinacje bijąc w różnych płaszczyznach. Trzeba przyznać, że wychodzi mu to z dużą łatwością i przyjemnie patrzy się na to, jak boksuje Alvarez, kiedy on już się rozkręci, ale Terout będzie robił wszystko, aby Alvareza uspokajać w ringu, aby go usypiać i aby go wciągnąć w swoją ściśle taktyczną walkę. Czy to mu się uda? Przekonamy się w nocy z soboty na niedzielę. Alvarez jest faworytem i w oczach bookmacherów, i w oczach większości ekspertów. Mówi się o tym, że San Antonio to jest bardzo bokserskie, ale jednocześnie meksykańskie miasto. Rodzina Chavezów nie przegrała tam nigdy na punkty, chociaż czasami wydawało się, że werdykty powinny wędrować w drugą stronę. Niektórzy twierdzą, że na kartach punktowych Canelo już ten pojedynek wygrał i Terout może rozstrzygnąć go tylko przed czasem, ale podobnie ludzie myśleli, kiedy Terout boksował w Nowym Jorku w drugim domu Miguela Cotto w grudniu. Wtedy również Terout wygrał wysoko na punkty, więc teraz Amerykanin wcale nie jest skazywany na porażkę. Saul Alvarez po raz pierwszy od bardzo dawna będzie boksował z Mańkutem, ale jeden z jego braci zawodowych pięściarzy jest Mańkutem, więc on twierdzi, że sparingi z pięściarzami leworęcznymi to dla niego codzienność i nie będzie miał żadnych problemów z przestawieniem się na styl boksowania Austina Terouta. Dodatkowo Saul Alvarez ma trochę nerwowych chwil przed tym pojedynkiem. Sceny, które do tej pory znaliśmy głównie z polskiego podwórka, przed walkami niestety Artura Szpilki i Dawida Kostelskiego, czyli pięściarze tuż przed wyjściem do ringu wciągani za kratki. Teraz teoretycznie grozi to Alvarezowi, ale ranga tego wydarzenia za oceanem jest tak duża, że ciężko spodziewać się, aby Alvarezowi tuż przed samą walką jeszcze coś się stało. Jeśli jakieś problemy z prawem faktycznie dosięgną młodego Meksykanina, to prawdopodobnie stanie się to dopiero po walce, w której wydaje się, że jednak Alvarez jest faworytem i powinien wygrać na punkty.